włączam nagrywanko. Kurwa, nie to, to. Dobra, gdzie my jesteśmy? No i znowu chujowa pozycja jak zwykle. No, ale nie, wiesz co, coś tutaj ten. Wyrzeźbimy z tego. Ja w ogóle nie wiem, gdzie się teraz znowu jest. Na północ lecę, takie te kampery są. Przy drodze. A pół. Takie skrzyżowanie tam. Drugie jest. A, jest tam coś. A jak ty robisz, że tak długo w ogóle lecisz w tym powietrzu? Długo? No bo ja zawsze tak, kurde, najszybciej z was wszystkich spadam na tą ziemię, nie wiem czemu. No bo nie możesz patrzeć w dół, tylko tak bardziej patrzeć, wiesz. Okej, bo tam ogólnie, ja chyba pobiegłem na ten domek zobaczyć, chociaż nie wiem, czy mnie nie zabiją tam. Tam jest taki domek na W, jakby, nie patrząc. U. Nie wiem, zaraz spróbuję tam dotrzeć. No nie wiem, od twojej byłoby WSW, coś takiego? WSW. No chyba wiem gdzie, także zaraz, tylko tutaj przelutuję te kampery i... Ja spróbuję. Może autko będzie? Chyba, że kurwa ktoś tam jest i padnę. W ogóle nie wiem czemu OBS mi jakoś tak dziwnie tego w ogóle H1Z1 nagrywa. Właśnie miałem ci mówić, że ten ostatni tak trochę poklatkowany masz ten odcinek ten cały. Ale ja właśnie muszę chyba inny program znaleźć, wiesz? Nie musisz innego programu szukać, bo ja też nagrywam OBS. Kurwa, gościu, Jezus, dobra, będzie do faili. Gościu jest przy chacie, ale ja ci powiem, że... Ja w samej grze mam 60-70 klatek, nie? Ja wiem, bo w grze tego nie czuć, ale wiesz o co chodzi? Spróbuj inny kodek. Ale... Kodek nagrywania. Kodek? Czy dekoder, nie wiem jak teraz... to tam. Musisz sprawdzić, bo ja na przykład ostatnio... Jakich używasz kodeków w Windowsie? Kodeków... Ale do... Kurde. Nie wiem jak ci odpowiedzieć, bo nie rozumiem tak zbytnio. Jak ci to powiedzieć? Jak instalowałeś Windowsa, to instalowałeś potem jakieś kodeki do odtwarzania filmów? Czy coś takiego? Czy nie instalujesz takich rzeczy? Czy jedziesz też, na... Ja, wiesz, na kompie ja odtwarzam w tym Windowsowskim odtwarzaczu. Aha, czyli nic innego nie instalowałeś? Nie, bo tam na kompie w ogóle filmów nie oglądam. Oglądam to zazwyczaj wszystko na necie. No to ściągnij sobie ten. Wpisz sobie k-lite kodek pack. Pobierz sobie, okay. Tam jest taka paczka, mega się chyba nazywa, czy taką największą. Pobierz sobie to. Potem se zainstaluj na nowo OBS-a. I po prostu jak masz ustawienia nagrywania, to tam musisz zmienić kodek. Ja też miałem problem i z H1 i wtedy z tym Wolfensteinem, co nie umiałem go streamować, nie? Bo tak no. Cięło. No to właśnie to była wina tych kodeków wszystko. Mówisz? Mhm. Nie wiem, czy ten Wolfenstein... To już ogarnę. Czy ten Wolfenstein teraz będzie chodził, ale na przykład widzę, że po H1 ten jest różnica, bo lepiej działa. Nie wiem, czy to ten dom, w którym ty byłeś. Ten dom taki ogrodzony jest, w którym ty byłeś? Nie, chyba nie. To nie wiem. To... Nie, on miał z lewej strony garaż. Znaczy się takie zadaszenie? Kurde, to nie wiem, gdzieś ty wylądował. No dobra, nieważne to. Czy się nieważne, no. On był taki... Kurwa, kolor musztardy taki miał jasny. Dwa okna miał taki podłużny jakiś, jednopiętrowy. Light. A, to chyba tego pamięcie. Tego Kalajta zawsze ściągałem, jak właśnie filmy na kompie oglądałem, ale wiesz, teraz tak nie ściągałem, bo nigdy nie... No bo nie oglądałem jakoś, wiesz, na kompie za dużo. A jak dla mnie to jest najlepsza ta paczka właśnie kodeków, bo tam jest wszystko. To, co mi potrzebne. Teraz, kurde, co wszystkie kodeki pozaznaczać? Tak. To znaczy, tam po prostu klikaj dalej, tylko na końcu uważaj, żeby ci się żadne te nie poinstalowały. Żadne gówna tam te, jak to się nazywa. No wiem, te przeglądarkowe i no, takie rzeczy, żebyś tam kompa nie zasyfił.
się na Firefoxie, kurde, coś tam zainstalowało, ale tam Firefoxa mało kiedy używam. Znaczy się w ogóle, nie wiem, z Chrome'em mi się dzieje coś takiego, że jak zaczynam rzucać film, to z Chroma to w ogóle nie mogę z internetu korzystać. O, ciekawe. No, dlatego właśnie mam Firefoxa, że po prostu na Firefoxie sobie wrzucam nasze filmy. Czy generalnie moim zdaniem problemem jest to, że Google mogłoby się postarać i zrobić jakiś, kurde, osobny program do wysyłania tych filmów, bo to jest strasznie kłopotliwe wysyłać przez przeglądarkę te filmy. A oni nic takiego nie wspierają, żadnego takiego programu, który byłby... Nie no, są jakieś programy, miałem kiedyś jakiego... Jest... Znaczy się nie mówię, że to jest od Google'a, ale jest... No właśnie o to chodzi, nie? Że nie ma nic oficjalnego. Ja miałem jakiś taki program, jak sobie ściągałem filmy z YouTube'a. To był YouTube Downloader chyba? Coś takiego? Chciałem go poszukać. Było coś takiego i... Ja on do uploadowania, znaczy do wysyłania na swój kanał też miał taką opcję. Ale ja to jakoś z tego tam... Nie wiem, mi to nie przeszkadza jakoś tak, wiesz, zbytnio. Tam sobie w przeglądarkę walny i się przesyła. Tam żyjesz jeszcze? Co? Żyjesz jeszcze tam? No. Jestem uzbrojony po zęby. Może to wykeruję jeszcze. Ojejeju. Dobra, next. 3 minuty do gazu, także akurat tak. Dobra, ja mam słuchawki, ale to chyba... Nie, tu nie ma słuchawki. Nie to, bak. Ja zaznaczę wszystkie opcje, żeby mieć wszystko na ultra, jak coś to... Kurde, nie ma na słuchawki. Dobra, mniejsza. Next. Decline. Dobra, instaluj. Idę do ranchi do taki, to zobaczyć, może samochód znajdę. Znalazł, to by było wesoło. A przed chwilą mieliśmy tyle aut. Dobra, to mówisz, że OBS-a trzeba odinstalować? Nie wiem, może zainstaluj sobie najnowszą wersję, czy tam masz najnowszą wersję, to może nie musisz. No to czekaj, zobaczę na razie OBS. Open Broadcaster. I ustawienia, i gdzie to było? W ładowaniu? No chyba tak. A to chodzi ci o... na kodowanie obrazu, a nie no, bo ja tu mam encoder, tylko nic więcej nie mam tu do wybrania. No i jaki tam masz encoder wybrany? X264. No nie, to chyba coś innego, zaraz jak ten, jak skończę to ci powiem. Okej, spoko. Chyba nie to. Teczki zawsze na propsie. Je, ale bym się cieszył, jakbym samochód znalazł. Chyba mi się nie uda. Gdzie tu masz być samochód jeszcze? O, zwłoki czyjeś. To nie znajdę tu samochodu raczej. Ale jestem w strefie, więc mogę się tu pokręcić trochę.
czy coś. Pokręć, może wykierujesz? Żadni moi kolegowie nie chcą w H1 grać. Jeden gra w Amerykana na trakę. Drugi skręca krzesło. Kuźwa. Tacy kolegowie. A ty masz The Forest tam, że? Czy nie, nie masz? Nie, 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 nie. Nie masz. Dobra. Się kodeki zainstalowały. A jakieś beta wyszła w ogóle tych sterowników. 6. 2 dni temu. A to nawet nie wiem. Dobra, zobaczymy. Dla tych, jak skończysz, zobaczymy co tam chodzi. Też się dziwię, czy to tak kurde krytkuje niektóre gry. Jeszcze nie tylko z Hyde miałem taki problem czasami. Bo właśnie też z tym Slave Rancherem tak było, że gra, no kurde, ta później, no 60 FPS-ów tam mam, a po prostu na obejście tak wiesz, tak dziwnie trochę to wychodziło wszystko. No dlatego ja się dziwiłem właśnie wtedy co tego Wolfensteina grałem, że kurde, no gra mi chodziła płynnie tam w tych 40-50 FPS-ach. Tych zgubionych klatek nie miałem podczas streamowania, no to teoretycznie nie powinno ścinać, tak? Mhm. Albo jeżeli ścina, to jest wina czyjegoś internetu, że ma za słabe, nie? Nie, no. Mi ogólnie... No, a tam się... nie wiem jak to jest z tymi stream. No mów. No. A tam się wtedy taka stop klatka zrobiła i co jakiś czas tylko ten, nie? I właśnie wtedy zacząłem grzebać, żeby coś zmienić to i... Też ty mi mówiłeś, żeby spróbować odinstalować i zainstalować na nowo OBS-a. No i właśnie potem sterowniki jeszcze na nowo robiłem. Ja ci powiem, że z tymi streamami to jest różnie, bo to pewnie też dużo od ustawień zależy, ale na przykład... Czasami mój znajomy sobie streamuje na Twitchu, jak wejdę do niego, to on zazwyczaj cały czas buforowanie, nie? I w ogóle nie mogę niego w ogóle live oglądać, a wiesz, idę na przykład, powiedz, nie wiem, czy Izak tam streamuje, czy coś, to wiesz, u niego oglądam na tych najwyższych ustawieniach i zawsze nigdy się nie tnie, nie? Chociaż też na Twitchu streamuje i nie wiem, czego to tam zależy wszystko. A kiedy jest stream? Kiedy streama robisz? No właśnie jutro chciałem zrobić. A o której? A nie wiem. Dlatego się pytałem, czy ktoś będzie, żeby tak jakoś kimś pograć, a nie samemu. No jak powiesz, znaczy się najlepiej, nie no, najlepiej, no tak gdzieś koło południa, po południu. Żeby ci powiedzieć, czy... Nie, żeby... Jakbyś robił streama, bo za rano będę trochę zajęty. Muszę tam pogarnąć trochę rzeczy. Ja myślałem po południu, nie? Nie wiem, gdzieś tam. No to po południu spoko. Nie no, rano na bank, nie? Rano to będę spać, bo ja nie wiem, o której ja dzisiaj spać pójdę, jak ja dopiero o 3:30 wstałem. No, przynajmniej wolne masz. Dzisiaj nie musiałeś iść. No. Spoko. Ale też ci powiem szczerze, wątpiłem, że ci się ten banner spodoba. Nie, czemu? Fajny jest. No nie wiem, tak po prostu jakoś usiadłem rano, mówię, a zrobię coś pożytecznego. No to teraz panie swoje miniaturki. Nie będziesz mi życia układał. Proszę pouzupełniać. Bo co? No czy, bo... Czy pan mi grozi? Tak. A. Grożę ci życie. A,
Czym? Że... No właśnie, czym, no. Właśnie nie wiem czym. O, wóz policyjny. Coś czuję, że to będzie zasadzka. No, rzuć go koktajlem Mołotowa. Nie ma sparków. A że ktoś po prostu wysiadł z niego i lutuje gdzieś tu dom jakiś. Przebij mi opony. Ja zaraz na chuja natknę. Dobra, jest już strefa w ogóle. O matko, ale mam, muszę dużo zdupiać, daleko, bardzo. Dlatego nie ukrywam, że byłbym szczęśliwy, gdyby ten samochód był na chodzie. Ale nie jest. A opon chyba nie idzie przebijać, nie? Nie. Czy idzie? Nie, nie. Nie, to chujowo. Tym, The Division jest zajebisty motyw właśnie z przebijaniem opon. Stoi samochód jakiś i ty możesz, wiesz, przebić oponę. Właściwie w każdym samochodzie, który stoi, możesz przebić oponę. Jest taki fajny efekt w momencie, kiedy przebijasz tą oponę, taki... Wiesz, no słychać, że powietrze uchodzi. No. To czaje, czaje. I widać to. Ten zaślubiłem GTA przebijać oponę, jak jechali, tak, tak, je było w tym. Ojej. Pięknie, 60 sekund do gazu, a ja przy samej granicy gazu. A w ostatnim coś jeszcze pogrywałem. A, w tego Lanoira. Lanoir. Coś takiego, też od Rockstara. Kurde, dobra giera. Zajebiste, żałuję, że to nie jest spolszczone, nie? Jest spolszczenie przecież. No, ale takie fanowskie, nie? Ale jest dobre, naprawdę jest dobre. Ale już jest cała gra spolszczona? Tak, cała jest. Bo ja pamiętam, że jakiś czas temu Rock właśnie to ten opowiadał o tej grze, grał w nią i właśnie spolszczenie ten, polecał to spolszczenie, ale ono podobno nie było jeszcze ukończone. Już jest ukończone, ono wyszło rok temu. Rok temu wyszło. I jest wszystko przetłumaczone, gazety, rozmówki, no wszystko. To co tam. Czy kiedyś spróbować? Bardzo przyjemnie się gra, a jedną wadą jest to, że chujowo się to nagrywa, bo jednak optymalizacja w tej grze leży i kwiczy. I to bardzo ostro. Ale fabuła, sama rozgrywka, naprawdę jest coś fajnego. No wiem właśnie. To przesłuchiwanie tych świadków i w ogóle jak oni tam się postarali z tą mimiką twarzy, to jest poezja normalnie. Tak jakby żywe osoby oglądał po prostu. To jest niby szczegół, ale to jest po prostu piękne, jak tak ten i widzisz też ten wyraz twarzy, jak wiesz, jak musisz na przykład obserwować jakąś osobę, czy kłamie, czy nie kłamie. To jest coś naprawdę fajnego. Panie, co ty z tym mikrofonem robisz, że tak stukasz? No przepraszam. Już nie bada. Ja by się tak zagadałem, zamyśliłem, tak się bawiłem nim trochę. Aha. Ojeju. Lecę w gazie. A czemu ty właściwie bez kamerki nagrywasz? Ja nie wiem. Kajdana jakoś z kamerką nagrywałeś? Jak wyglądałem dzisiaj? A no bo tam tak próbowałem, ale w sumie to po co ta kamerka niepotrzebna jest? Nie wiem. Niektórzy mówią, że właśnie jest fajnie, jak ktoś ma kamerkę, niektórzy mówią, że nie. Wiesz, tak jak teraz, jak nagrywam te H1, to... Poza tym do kamerki to trzeba jakoś wyglądać, a... Ja czasem taki nieogolony i w ogóle, no. To postraszysz ludzi trochę. Dobra, gdzie jest strefa następna? Bo... O, jestem w strefie. Ha.
A Mietczyńskiego znasz? Tak, czasem go tam pooglądam. Ten to jest przechuj. Czasem go pooglądam i oglądałem taki ten, nie wiem czy kojarzysz ten. Ostatnio taki serial internetowy był z nim. Korpo się nazywał. Kojarzysz? Chyba widziałem. Tam, Coś był ten. A tego Barańskiego. Dakana kojarzysz? Ale to jest jakoś wieloodcinkowy? Te korpo? No? No tam nie wiem ile było odcinków z 20 chyba. No to. A to nie, bo ja go widziałem. U kogoś. Jeden taki odcinek był. O rozmowach o pracę czy coś takiego. Tylko nie wiem kogo to było. Kurde, Krzysiu by wiedział. Niech tam oglądał. Ja teraz nie wiem. Kurwa, no. Nie wiem, tam gra jeden gościu, jeden czarnuch i dwie babki. Nie wiem, jak kanał się nazywa. To może gościnnie u kogoś po prostu był. Tak. Ponki, o. Ponki. Ponki, ponki. Chyba ponki. Tam mieli jakiś odcinek, bo tam ta seks masterka był Mieczyński właśnie. Nie wiem. Chcę zobaczyć te korpo. Fajne jest, tam gra też ten koleś. Właśnie kurde, nie wiem, to się nazywał Piątek. Piątek The Series. Tam głównym bohaterem był ten Dakan. Nie kojarzysz. Potem linka wyślę. Tak, no tak nie za bardzo. Potem ci ten, no i tam właśnie ten kierownik od właśnie z tego serialu, co Dakan był, to ten, to. Nie, no serial czaj. Kurde, Dankan. Ja to zawsze panią Basię lubiłem oglądać. Pani Basia coś się wypaliła, już nie kręci chyba. No, a to podobno jakiś eksperyment też był, nie? Z tą panią Basią. Mówisz? No, to nie to było. Kurde, pamiętam, że. Nie, to było z tą taką. Żarko. Katarzyna Żarko. To nie wiem co. Wiem, że jedno było takie. No, takie coś no było jakimś tam eksperymentem, ktoś pracę magisterską pisał. I to potem tak wystrzeliło w tym internecie, że zdecydował się nagrać tak jakby wiesz, całą serię z tego. A to nie. A to nie to. Baśka, nie, Baśka to. Ona, oni na początku w ogóle. Znaczy Baśka miała jakiś taki serial. No, w internecie. No. Klatka B to się nazywało, nie? No i właśnie wydaje mi się, że. Zaczęła nagrywać jakoś. No i ta klatka B to chyba był właśnie ten eksperyment społeczny. A no może. Bo później Baśka miała i swoją stronę. Ogólnie zawsze na swojej stronie gdzieś tam wrzucała, a później jakoś na YouTube'a się przerzuciła. Ale już od roku nic nie wrzuca, nic. No a to no, tej Grażynie Żabko nie słyszałeś? Nie, chyba nie. No co ona tak. To był jakiś tam eksperyment, że ona wrzucała takie filmy, że co tam młodzież ogląda i w ogóle. To była taka, kurde, no wpiszę sobie Grażyna Żarko, to na pewno jakieś odcinki będą. No wiesz, tam opowiadała, że jaka ta młodzież jest zła i w ogóle. I tam jakieś odpowiedzi do tych internetów nagrywało, jak ktoś tam był wulgarny. I na końcu właśnie wyszło tak, że ci goście, co tam to robili, wstawili ten film, znaczy się z tej produkcji, nie? I też tam mówili, że ona się po prostu załamała pod naciskiem tych hejtów, które były. Że tam no, było trochę źle, ciężko. I tam ktoś jej później jakoś tam wycieczkę zasponsorował za to, że tam ten. Jest. Bo nie wiedzieli, że to była po prostu jakaś tam gra aktorska, czy właśnie ten projekt jakby taki, żeby sprawdzić. Ale jak piszesz Grażyna Żarko, to są wszystkie odcinki z tego co widzę.
Znaczy się dużo ich nie było, bo było 3 czy 4, ale. Nie, chociaż jest ich trochę. Nie, no jest trochę więcej tych odcinków, ale. Wyślę ci na Facebooku. Tam. Panie, Ich listę. dobra informacja jest taka, że 12 jest ze mną. No. Może coś z tego ukulam. Gazi, nie wiem, czy mnie dojdzie, czy mnie nie dojdzie. Trochę się obawiam, że mnie dojdzie jednak. Kurwa, jeszcze spadnę z gór, no zajebiście. Dobra, jestem w stronę. H5. Jakie? Ktoś lubi nowego youtubera, masz? Co mam? Lubię nowego youtubera? Ja wiem, tak wszystkich po trochu oglądam. Nie żeby tak, wiesz, jednego tylko i koniec, bo to jest mój najulubieńszy i w ogóle tak sporo osób oglądam, bo u każdego mi się co innego podoba, nie? Czaj, czaj. Oczywiście ci najulubieńsi to ci z ekipy AA, nie? No. Tych to oglądam najczęściej. Zostawiam im dużo łapek w górę. W sensie pod każdym filmikiem. A nie, że zaloguję się do 15 kont, nie? Żeby nie było. Żeby mnie ktoś nie oskarżył o posiadanie multikont. Czy ty mi coś sugerujesz? Nie, po prostu mówię, że... Nie chodziło kompletnie o ciebie właśnie. A. Mi też lubi ktoś łapki zostawiać, tylko nie w górę akurat, ale... Ekipa AA ci tylko w górę zostawia łapki. Ja wiem, kto mi tu zostawia. To jest ten, którego imienia nie wolno wymawiać, bo będzie źle, będzie drama. ja też tylko ekipę AA oglądam. Drama do wieczora. Ja pierdzielę, no to zajebiście. Zrzut i samochód. Słyszę. Ty masz połotowa, bo coś, granata. Mam, wiesz, mam, właśnie o to chodzi, że mam. No to czekasz, aż zleci zrzut, oni tam podjadą, ty połotowa, oni giną. I ty bierzesz wszystko i wygrywasz grę. Kurde, ale stratek za mnie. Pierdolili, rzuciłem im dwa granaty i uciekli. Kurwa, dwa samochody, czaj. O jest. Przejebane. Teraz już jest koniec. Dziesięciu jest. Byś w CS-a pograł, trzecią rangę bił.
Albo wiesz co? Ja mam pomysł, jak możemy ci szybko nabić tego. Jak ci możemy szybko poziom nabić. Jak? Bo ja mam przecież tą operację kupioną. To po prostu będziemy robić misję u mnie, a ty tak samo będziesz expa dostawał. Tyle samo co ja. Ja tam się dużo dostaję. Aha. No. A te misje są proste, tam boty zabijasz. Nie zabijesz graczy, więc nawet przy okazji byś sobie poćwiczył strzelanie. Jakbyś był zainteresowany. No, zobaczymy. Kurde, tych dwóch kolesi mi zdupiło. Siedzą na szczycie góry, teraz jak się wychylę, to mnie będą widzieć. To się nie wychyla. No, tylko że wiesz, oprócz nich... Oż kurde. Oprócz ich dwóch jest jeszcze... 7 innych, nie? Bo jestem ja i... Oni dwoje... Jeszcze 7. Fakulec, no. No niekorzystnie. Strefa jest na... I 6. Sz kurde. Oni jebani we dwójkę są i... O, 9 zostało, jeden w gazie poległ. We dwójkę są i 2 samochody mają. Co? We dwójkę są i 2 samochody mają. Co? Ja uzbrojony jestem, tylko kurde, brakuje mi kevlara. Jakbym miał kevlar, to bym był taki był... Drobina spokojniejszy. Jak jest ten kevlar, to masz zawsze ten taki komfort, że pierwszy strzał możesz przyjąć i... Powiedzmy, że ci to zaszkodzi jakoś. Koleś. Shit, strzela ktoś do mnie. Fuck. No i dupa. 5 miejsce. Brawo. Brawo ty. Cześć, że mnie z plujki zastrzelił koleś. Bo się patrzyłem na tego, który siedział w domku. A ktoś od boku mnie zaszedł. Kompletnie go nie widziałem.